Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu zapraszam Was na rozmowę o utracie pracy, o miłości, o przyjaźni, ale także o starej flądrze. Spotkanie z aktorką Katarzyną Skrzynecką. Zapraszamy. Cześć Kasiu. Witam ślicznie. Wyściskamy się wieczorem, bo będziemy się widziały na Twoim spektaklu, ale spotykamy się dlatego, że chodziłaś mi po głowie od wielu tygodni i pojechałam w okresie poświątecznym do mojej mamy, zaległam z chorobą na kanapie i dorwałam stare odcinki programu Twoja twarz brzmi znajomo i zobaczyłam tam Ciebie, a chwilę później przeczytałam, że już Cię tam więcej nie zobaczę. I teraz bardzo bym chciała wiedzieć, co się stało, że nie zobaczymy Ciebie jako jurorki w tym programie. Mnie nie było dane poznać powodów decyzji, ale no, takie decyzje bywają i zdarzają się w tego typu programach rozrywkowych. Jest to naturalne w tej formule, że częściej lub rzadziej obsada programu, czy prowadzący, czy jurorzy się zmieniają po to, żeby jak twierdzi stacja, tak to motywuje, żeby odświeżyć format, żeby były nowe twarze. I oczywiście nikt z tym nie dyskutuje, należy to uszanować, bo tak to bywa w tych programach, nic nie jest dane na zawsze. To w tym programie przede wszystkim ważni są też uczestnicy, którzy zmieniają się w każdej edycji. W każdej edycji spotykamy kolejną ósemkę zupełnie nowych, brzmiących znajomo twarzy. I to oni są na pewno tymi nowymi twarzami programu za każdym razem. Mhm. Bardzo Cię lubię, wiesz, za to Twoje słońce w oku i w sercu i za Twoją dyplomację. Ale myślę, że... Bo chcę się z Tobą czymś podzielić. Mnie bardzo poruszyła ta wiadomość o tym, że Ciebie tam nie będzie i zobaczyłam to trochę szerzej. Zobaczyłam temat zwalniania z pracy albo eliminowania z jakiegoś rodzaju wspólnoty czy życia dojrzałych kobiet. Dojrzałych w tym sensie, poza PESEL-em, że mają ogromne doświadczenie, niezwykłą wiedzę, niejednokrotnie talent i wreszcie czas w swoim życiu na to, żeby poświęcać się pracy. I wtedy najczęściej, tak się wciąż zdarza, lądujemy na marginesie. 10 lat temu w wywiadzie powiedziała mi coś takiego, dokładnie używając sformułowania: kobiety dojrzałe stają się w pewnym momencie przeźroczyste dla systemu i otoczenia. Reżyserka Agnieszka Holland. I powiem Ci, Kasia, że wtedy mnie to tak zatrzymało, bo ja wtedy byłam tam lekko po 30, co myślę, o czym ta pani mówi. A jednak ta pani, czyli Agnieszka Holland, niezwykle świadoma i doświadczona, mówiła prawdę o czymś, czego ja jeszcze wtedy nie wiedziałam. I chciałam teraz Ciebie, jako dojrzałą kobietę, którą spotyka taka sytuacja, szczególnie, że ona jest niewyjaśniona, zapytać, jak Ty się w tym czujesz? Przecież sytuacja moim zdaniem nie jest niewyjaśniona, bo tak jak powiedziałam chwilkę temu, w tego typu projektach show telewizyjnych takie zmiany się zdarzają i zdarzają się pewnie w każdym z tych programów, tak jak wspomniałam, częściej lub rzadziej. Czasami pozostaje stałe jury, pozostają stali, nie wiem, trenerzy wokalni w jakimś programie, który dotyczy na przykład śpiewania. Czasami pojedyncze osoby lub cały skład jest wymienialny. Oczywiście w pełni szanuję to, że powiedziała to sama pani Agnieszka Holland. W pełni szanuję to, że ty się z tym zgadzasz. I nie neguję, że to może być prawda, ale wolę sobie nie fundować takiej spiskowej wizji świata. Staram się zawsze widzieć raczej lepsze strony i nie doszukiwać się jakiejś prawidłowości i powodów do poczucia się odsuniętą, pokrzywdzoną, po co, za co, dlaczego i dlaczego ja. Wolę uznawać z pokorą, że tak po prostu się zdarza i tak bywa. No i tyle, i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba się zbierać do jakichś nowych projektów, które mogą się zdarzyć za chwilę i oby się zdarzyły. Ja zawsze staram się myśleć bardzo, bardzo pogodnie, bardzo pozytywnie. Każdemu się zdarzają różne sytuacje zawodowe, raz jesteśmy u szczytu spadających na nas jak kryształy fantastycznych propozycji zawodowych, raz tych propozycji jest mało albo nie ma ich wcale i człowiek czeka przez wiele miesięcy, czy będzie miał pracę, bo
taka jest prawidłowość wolnego zawodu, że niestety zawsze jesteś zdany na to, że tę pracę masz lub jej nie masz. To nie jest stały etat, na którym bezpiecznie sobie pracujesz przez wiele lat od 8 do 16. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Staram się też nigdy nie doszukiwać się, to znaczy tam, gdzie mogłabym popełnić błąd, gdzie coś zrobiłam w moim odczuciu nienależycie dobrze, to staram się oczywiście jakieś swoje niedociągnięcia dostrzec. Natomiast z drugiej strony nie staram się za wszelką cenę doszukiwać się winy gdzieś, żeby poczuć się pokrzywdzoną. Takie momenty, kiedy w fajnej pracy, długoletniej pracy, ta praca się kończy z dnia na dzień, były tak naprawdę trzy takie momenty w mojej pracy. Kiedy pracowałam przez 12 edycji na antenie stacji TVN w programie Taniec z Gwiazdami, w którym w pierwszej edycji tańczyłam, ty prowadziłaś tę pierwszą edycję, potem przeszłaś do innej produkcji, a ja kontynuowałam po tobie prowadzenie programu z najpierw z Hubertem Urbańskim, później z Piotrusiem Gąsowskim. I byliśmy rzeczywiście bardzo serdecznie z tym programem związani przez długie lata. I z dnia na dzień, tydzień chyba, czy niecały tydzień przed rozpoczęciem nowej edycji programu, po już wszystkich omówieniach, ustaleniach terminów, przygotowaniach, dostałam po prostu krótką wiadomość z produkcji, że niestety już nie będzie mnie w programie, będzie ktoś nowy. I nigdy się nigdy nie poznałam tak naprawdę powodów jakichkolwiek, bo nikt więcej ze mną nigdy na ten temat nie porozmawiał, ale tak jak podkreślam, ja się nigdy nie czuję jakoś skrzywdzona, pokrzywdzona, rozżalona. Wtedy może było mi o tyle smutno czy trudniej, ponieważ byłam w szóstym miesiącu ciąży. I to był dla mnie taki moment, kiedy tamta praca była dla mnie ważna i potrzebna, bo pozwoliłaby mi nie bez wielkiego wysiłku scenicznego, który ja mam codziennie grając w teatrze, no będąc już w zaawansowanej ciąży, pozwoliłaby mi na pracę w bardzo spokojnym formacie, w którym spokojnie sobie mogę z tym i bezpiecznie z tym brzuszkiem jeszcze popracować i mieć swoje bezpieczne utrzymanie. Więc bardziej dla mnie chyba przykre było to, że to się stało w takim momencie, niż że mój udział w programie się skończył. No skończył się, to się skończył trudno. Ale co najważniejsze, ja nigdy tego nie komentuję, nie dyskutuję z dziennikarzami, nie ubolewam, nie rozpamiętuję kto, gdzie, za co, po co i dlaczego. Po prostu odpowiadam zawsze tak samo. To są decyzje produkcji programu. Jeśli taka zapadła decyzja, z nią nie polemizuję. Trzeba wędrować dalej, kolegom życzyć powodzenia, no i tyle. Więc to był ten pierwszy raz, kiedy dość nagle skończyła się moja praca. Drugi, prawie równocześnie z tamtą sytuacją, też kiedy spodziewałam się mojej córeczki Alisi. Nagle zamknięto z dnia na dzień Teatr Bajka, w którym ja grałam wszystkie swoje spektakle w Warszawie. Po prostu zawisła kłódka na bramach teatru i teatr przestał istnieć. I my wszyscy aktorzy z dnia na dzień straciliśmy też w tym teatrze pracę, straciliśmy wszystkie spektakle, w których graliśmy. Ja części spektakli i tak przez jakiś czas nie mogłabym grać ze względu na moją ciążę, ale jeszcze dwa przedstawienia, które były takie bardzo spokojne i bardziej były oparte na śpiewaniu niż na uganianiu się jakimś fizycznie ciężkim po scenie, mogłabym również sobie jeszcze przez jakiś czas pracować. No i trzeci raz to teraz, kiedy pracowaliśmy razem przez 9 lat przy Twoja twarz brzmi znajomo. Dla mnie zaśpiewanie w tym programie jako uczestnik to była przygoda mojego życia. Naprawdę, muzyczna, artystyczna. Kaśka, ty zrobiłaś tam, ojej, dziewczyno, ty zrobiłaś tam takie historie. Kimkolwiek byłaś w tym przebraniu i w tej postaci, zawsze była ta postać, ale było to Twoje mrugnięcie okiem i myślę, że bardzo wysoko podniosłaś poprzeczkę, to jest super, będziemy Cię pamiętać. Zresztą wiesz, teraz czytałam przy fragmentach na YouTubie komentarze pod filmami o Tobie, o Twoich występach i najczęściej powtarzało się takie zdanie, że mamy Kasię, mamy skrzynkę, więc mamy taki talent z takim potencjałem, z takimi możliwościami. Dlaczego wciąż promujemy bez talencia, mając do dyspozycji
tak wyjątkowych ludzi. Więc to Ci mówię, bo pewnie to wiesz, ale mówię Ci to po to, żebyś też usłyszała, że bardzo dużo ludzi widziało Twój udział, ceniło ten udział i chyba wszyscy byśmy chcieli teraz bardzo za to podziękować. Dziękuję. To jest bardzo miłe i bardzo wzruszające. Wiesz, i wszystko to, co się teraz wydarzyło, kiedy produkcja programu poinformowała, że będą nowe osoby w programie, że nie będzie mnie, że nie będzie Piotra Gąsowskiego, Michała Wiśniewskiego. No Michał był z nami krócej, bo to było to stanowisko jurorskie, które co 2-3 edycje się zmieniało. Natomiast my z Małgosią Walewską byłyśmy w programie od samego początku, tak jak Piotr z Maćkiem stworzyli bardzo charyzmatyczny duet prowadzących i byli zawsze z nami. I to, co się wydarzyło ze strony telewidzów po tej informacji, że ktoś nowy przejmuje dalsze prowadzenie, jurorowanie programu, to był taki piękny prezent od telewidzów, którego nie spodziewałam się aż w tak szerokiej, że to będzie aż tak szerokie odium miłych słów, dobrych recenzji, słów wsparcia, słów od telewidzów. Z jednej strony takiego serdecznego pokrzepienia, że jak coś się kończy, to pewnie się zacznie jakaś nowa przygoda zawodowa i artystyczna i tego życzą, a z drugiej strony takich bardzo emocjonalnych i serdecznych słów niezgody niektórych widzów, którzy polubili no, akurat ten zestaw ludzi w tym programie i uważali, że no, program też tworzy aura ludzi, ich charaktery, ich serce, ich charakterystyczny sposób żartowania i poczucia humoru i że bez tych osób dla nich ten program już nie będzie taki sam. I sądziłam, że może przyjść kilkadziesiąt takich wiadomości od telewidzów, ale nie sądziłam, że to będzie wiele tysięcy. I to jest fajne, bo w tej gigantycznej fali hejtu, jaką się widzi wszędzie na jakichś różnych plotkowych portalach, na jakichś różnych przedziwnych czasami platformach dla mnie niezrozumiałych. W tej ogromnej fali współczesnego hejtu nagle czytać tysiące komentarzy, wśród których nie ma ani jednego komentarza nieżyczliwego, jakiegoś zawistnego, a dobrze ci tak, albo no nie wiem, tam spadaj stara pietrucho, bo już jesteś stara dupa. Bo i tak mogą pisać. Nie ma czegoś takiego. Są same dobre słowa wsparcia i sama przyjaźń od tych telewidzów, którzy traktowali no, przynajmniej mnie i Piotra Gąsowskiego jak swoich przyjaciół, którzy się pojawiają co piątek wieczorem w ich domach. I to taki fajny moment. Bardzo za to wszystko dziękuję. Kasia, wiesz, bo chciałam teraz zapytać o taką rzecz, która mi wpadła do głowy, jak o tym wszystkim nam opowiedziałaś, bo przecież ty bardzo dużo pracujesz. Grasz w Warszawie, grasz właściwie ciągle spektakle wyjazdowe w Polsce i za granicą. I teraz myślę o tym zalewie pamięci widzów o tobie, którego teraz doświadczyłaś, także w takich kategoriach, czy to się tak rzadko zdarza, że otrzymujesz słowa uznania, komplementy, bo czasem jest tak, że my po prostu pracując zapominamy o tym, że po drugiej stronie, w Twoim przypadku na widowni, w moim przypadku po drugiej stronie tutaj na YouTubie są ludzie, którzy czekają na to, co mamy im do zaproponowania i są nam wdzięczni za to, co im dajemy. I myślę o Tobie jako takiej dziewczynie, która nauczona jest nie eksponować tego. Nauczona jest bycia osobą, która ma wykonać zadanie najlepiej, najpiękniej jak potrafi i nie oczekiwać niczego w zamian. A przecież jesteś aktorką i brawa są bardzo ważne, no nie? To chyba nie jest tak, że nie oczekuje się w zamian. Oczywiście dla aktora zawsze największą nagrodą jest uznanie widzów. Czy to są telewidzowie, którzy obejrzą film, w którym my pracujemy, czy serial, czy to są widzowie, którzy są z nami na żywo w teatrze. W przypadku tej drugiej muzy, czyli teatru, ta nagroda za naszą pracę przychodzi tu i teraz natychmiast, wymiernie. Szczególnie, że ja, z czego ogromnie się cieszę, gram niemal wyłącznie przez ostatnie lata w spektaklach komediowych i tę muzę kocham. Grałam przez dobrych ileś lat w Teatrze Powszechnym w Warszawie na początku mojej drogi, niedługo po studiach grałam przez kilka lat w Teatrze Powszechnym, gdzie miałam zaszczyt nawet grać w tak wielkiej produkcji jak Macbeth z Januszem Gajosem i Krystyną Jandą w rolach głównych.
reżyserowanym Macbecie przez Mariusza Trelińskiego, w spektaklach takich bardzo mrocznych skandynawskich autorów, Tancreda Dorsta, gdzie graliśmy również z Januszem Gajosem, z Jerzym Zelnikiem, takie mroczne, bardzo ciężkie w swoim przekazie spektakle. Wzruszenie widza jest bardzo ważne, jest ogromną nagrodą, ale pomimo, że mam wspaniałe wspomnienia z grania poważnego i trudnego repertuaru, co nie znaczy, że komedia jest łatwa, no ale tak zwana powiedzmy trudniejsza tematyka. Mam wspaniałe wspomnienia i wiem, że jeżeli otrzymuję w życiu takie zadanie, czy to w filmie, czy w teatrze, to potrafię to zrobić. I mam nadzieję, że potrafię to zrobić bardzo dobrze. Natomiast jeśli mam wybrać pomiędzy spektaklem takim ciężkim, martyrologicznym, który miałabym codziennie wieczorem grać na żywo w teatrze, albo sympatycznym spektaklem komediowym, który gramy po to, żeby ludzie przyszli się pośmiać, trochę odpocząć od codziennych trosk i się po prostu w tym teatrze z nami zrelaksować, pośmiać się czasami do łez i dobrze się dzięki naszej pracy bawić, to zawsze wybiorę komedię. Bo chyba jest też i najbliższa mojej duszy. Ja jestem zawsze osobą pogodną, dużo żartującą, non-stop sobie żartującą z siebie i z tego, z czego można w danym momencie pożartować. Znamy cię z Karmy na Instagramie. Znamy cię z tej Karmy. A to jeszcze zupełnie inna postać, która powstała przypadkowo, to może jeszcze zmieścimy chwilkę, żeby o niej porozmawiać. Mówimy o Starej Flądrze, jak rozumiem. Tak jest. No to taka postać też teatralno-internetowa. Ale to może jeszcze zdążymy o niej coś powiedzieć. W każdym razie kończę. Zaraz porozmawiamy o Karmie, która wraca. Tak, tak, że wiesz... To nie jest tak, że ja pracuję w swojej pracy najlepiej, jak potrafię, niczego za to nie oczekuję. Ja oczywiście z tej pracy żyję, bo to jest mój chleb. I oczekuję, może tak, oczekuję jest słowem roszczeniowym. Nie lubię tego słowa. Bardzo mnie cieszy i bardzo pragnęłabym, żeby widzowie doceniali jakość mojej pracy, żeby potrafili docenić, że jestem doświadczonym, dobrym aktorem, aktorką. Że naprawdę wkładam w to mnóstwo bardzo szczerych, naturalnych emocji i daję naprawdę całą siebie na tej scenie, żeby Państwo obejrzeli dobrej jakości komedię i naprawdę serdecznie się pośmiali. I oczywiście, jeśli te brawa do nas wracają, jeśli podczas spektaklu słyszymy non-stop śmiechy po każdej puencie, po każdym żarcie, który autor napisał, a myśmy ten żart dobrze zagrali, słyszymy rzeźki śmiech z widowni, a często ten śmiech jest tak długi, tak perlisty i połączony z brawami za jakąś zabawną puentę, że musimy chwilkę czekać, zanim możemy kontynuować dalszy ciąg sceny, żeby pozwolić się widzom wyśmiać spokojnie, żeby ich śmiech nie zagłuszył następnych kwestii, które padają na scenie. Więc no, grając komedię też trzeba być bardzo czujnym, żeby pozwolić widzom uśmiać się, dać im sekundkę oddechu i dopiero kontynuować dalej akcję na scenie. To jest taka bardzo wymagająca muza, dobre i gustowne zagranie komedii. Ale ja tę muzę kocham. Kocham grać w teatrze i kocham właśnie spektakle komediowe. Zresztą w trzech spektaklach gramy razem z Piotrkiem Gąsowskim, a znamy się jak, nie ujmując Piotrusiowi łyse konie, od wielu lat. I nasze takie lotne poczucie humoru widzę, że zawsze się udziela widzom i się po prostu fajnie z nami bawią. Także to jest ta nagroda, która zawsze jest przez aktorów oczekiwana, mile widziana i wspaniała. I całe szczęście, że ja tę pracę teatralną mam. Ja gram aktualnie w 9 różnych spektaklach, z których wszystkie są non-stop grane. My gramy zarówno w Warszawie na scenie Teatru Kapitol w Warszawie, czasami gościnnie w innym przedstawieniu gram na scenie Relax. Ale głównie gram w Teatrze Kapitol i te spektakle również non-stop podróżują i są grane gościnnie w innych miastach, w teatrach całej Polski. Stąd no, takie moje życie, częstokroć w busie, jazda po całej Polsce, nocne powroty, żeby rano być codziennie z rodzinką, zjeść śniadanie, zawieźć dziecko do szkoły i pogadać sobie. Skoro pracuję wieczorem na spektaklu, nie mogę córeczki uśpić, to przynajmniej śniadanko i poranne pogaduszki są nasze.
I oczywiście też walczę pazurami o każdy wolny dzień i wolny wieczór, kiedy mogę z moją rodzinką zostać, bo to jest najważniejsze na świecie. Zresztą ty to też wiesz na pewno i pod tym względem tu się na pewno jako mamy rozumiemy. Ja się też, rozumiemy się, ale ja się też przyznaję, że czasem i takie rozmowy też robię na kanale, po prostu tej energii rodzinki można mieć dość. Ja ciebie rozumiem, bo twoje życie aktorskie polega też na tym, żeby odpinać wrotki i zamykać drzwi na klucz i wyjeżdżać na chwilę, potem z radością wracać, a czasem, i to też tworzymy tu taką przestrzeń na to, żeby sobie dawać przyzwolenie na momenty, w których chcemy być osobno, więc rozumiem twoją potrzebę bycia w zawodzie, a jednocześnie tego jedzenia razem, śniadania. I myślę, myślę o waszej rodzinie... Może ja jestem patorodzinna, no. Ale ja nigdy nie czekam na te momenty, żeby być trochę sama ze sobą. Naprawdę, ja tak kocham być myślę, że nimi, jesteś, ale... no. Żeby być tak, z nimi. Ale myślę, że też właśnie masz tę higienę, że wyjeżdżasz, spędzasz wspaniały czas na zewnątrz bez nich. Jesteś tam, pracujesz i wracasz głodna do tego swojego świata, który na pewno cię w ogromnym stopniu, jak słyszę, dopełnia. Mnie dopełnia. Mam nadzieję, że to ja dopełniam również ich, bo wiesz, ja nigdy nie traktuję mojej rodziny jako mój filar, moje uskrzydlenie, moje dopełnienie. Wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem. To nie jest to, co moja rodzina ma mi dać, żeby mnie uskrzydlić jako artystkę. Nie daj Boże. To ja jestem dla nich, żeby mieli żonę, żeby mieli mamę, żeby mieli w domu przyjaźń, odwagę rozmowy i swobodę rozmowy na każde tematy bez tajemnic, poczucie humoru, radość bycia razem, mnóstwo robienia różnych rzeczy wspólnie, wspólnego uczenia się różnych rzeczy, poznawania świata, podróżowania. Dla mnie moja rodzina to jest to, co my możemy dać sobie od siebie wzajemnie, a nie to, co moja rodzina ma mi dać, bo gwiazda srazda potrzebuje skrzydeł. To tak nie działa w moim przypadku. To jest... To jest mój dom, moje szczęście, moje skrzydła i moje przeznaczenie i to, po co ja żyję, istnieje naprawdę. A jeżeli oprócz tego domu i mojego istnienia jako żony i mamy, a często to też podkreślam w rozmowach z moimi koleżankami, żebyśmy będąc młodymi i dojrzalszymi mamami nie zapominały być jeszcze żoną. Bo często kobiety się tak zapamiętują w swoim macierzyństwie, że mężowie schodzą mocno na drugi plan, i potem ani się nie obejrzymy, a w ogóle znikają już z naszego życia i jesteśmy zdziwione, dlaczego zniknęli. No częstokroć niestety dlatego, że jak zaczynamy być mamami, to przestajemy być żonami. Ja staram się o tym pamiętać każdego dnia, zwłaszcza każdego wieczora. Może opowiedz, jakie masz patenty. Dawaj, my tu się dzielimy swoimi pomysłami na życie, na wieczory, no. Troszkę do dziecka, troszkę do męża i jeszcze psa poprzytulać po drodze. Także trzeba tym dobrem czułości obdarowywać całą rodzinę. Ale to, tak jak mówię, no jakby moje gniazdo, moje istnienie jest przede wszystkim dla mojej rodziny, dla mojego dziecka. A to, że mogę zarabiać na życie i na naszą rodzinę i na to, żebyśmy mogli żyć w jako takim dobrym komforcie, żeby stać nas było, żeby pojechać sobie na fajne wakacje czy na narty. To, że mam dobrą pracę, która przy okazji jest naprawdę moją pasją i przynosi mi tyle radości i spełnienia, to jest wielka nagroda i dar od losu. Ale to jest tylko praca, która jest środkiem do tego, żeby zapewnić fajne życie rodzinie, a nie odwrotnie. Nie rodzina po to, żeby dopełniała mnie w mojej karierze zawodowej. No przynajmniej w moim przypadku to zawsze było w tę stronę. Przepraszam, że się tak zaparłam, ale to akurat dla mnie jest ważne. Ale bardzo dobrze, no ja ci bardzo dziękuję. Cenię każde tak szczere wyznanie, tym bardziej, że nie wiem, czy o tym mówiłaś już publicznie, to, że na świecie pojawiła się Alikia, to też była z twojej strony kobiecej, czy też waszej jako małżeństwa, związku, ogromna praca, prawda? To, że wiele małżeństw, par stara się o dziecko i tego marzenia przez długi czas nie może spełnić, czasami nigdy go nie może spełnić, a czasami spełnia po dopiero kilku latach starań, leczenia, to jest ponoć chorobą cywilizacyjną.
wiele kobiet ponoć nawet nie orientuje się, że było w ciąży i tę ciążę straciło, żyjąc za szybko, za dużo, za intensywnie pracując, odżywiając się niezdrowo. No są tysiące powodów, dla których dzisiaj w takim szybkim świecie żyjąc, jesteśmy osłabione gdzieś tam biologicznie i to macierzyństwo bywa trudniejsze niż pewnie wiele kobiet by pragnęło i marzyło. Ja też 4 razy oczekiwałam dziecka, zanim moja Alicia się szczęśliwie i zdrowo urodziła. I urodziłam Alicię dopiero mając 40 lat skończone. Wcześniej za każdym razem była ta nadzieja i w którymś momencie po 3, po 4, po prawie 5 miesiącach najdalej jednak okazywało się, że jeszcze nie tym razem, że jeszcze się nie uda. Ale ja tej nadziei nigdy nie straciłam i zawsze mówię kobietom, które teraz planują swoje macierzyństwo albo które marząc o macierzyństwie niestety przechodzą te nieudane próby. Zawsze mówię tym wszystkim kobietom, dziewczynom, nie poddawajcie się, dopóki medycyna nie powie wam, że absolutnie nie możesz, nie dasz rady, po prostu twój organizm jest do tego niezdolny lub twojego męża czy partnera i nie masz na to żadnych szans z punktu widzenia medycznego i biologicznego, dopóki nie usłyszysz takiej diagnozy, że tu po prostu się nie da w żaden sposób, nie wolno się poddawać, bo wiem, że i psychicznie też nasz organizm w pewien sposób się blokuje. Jeśli traktuję to jako traumę, że nie, ja już nigdy w życiu więcej nie podejdę do tematu, bo to straszne przeżyć takie rozczarowanie, taki zawód, taką stratę, więc już nie spróbuję nigdy więcej. Ja próbowałam 4 razy, zanim za 5 razem się szczęśliwie udało i naprawdę, wierzcie mi, panie i dziewczyny, jeśli medycyna was nie skreśliła albo wasz zbyt dojrzały wiek, nie wolno się poddawać i warto próbować. Bo ta radość, o którą warto zawalczyć, jest naprawdę bezcenna, jest sensem waszego życia na długie lata później. Mówiłam ci ostatnio, że to jedno z najpiękniejszych dzieci, jakie widziałam w swoim życiu, a widziałam dużo. Po prostu nie znam jej, nie widziałam jej na żywo, ale oglądałam wasze wspólne zdjęcia rodzinne i pomyślałam sobie, moja bogini, jakiż to aniołek jest cudowny, więc widziałam tam i radość w waszych oczach, no jest to. To jest taki aniołek, co córeczka nasza ma 11 lat, w tej chwili jest w 5. klasie. To jest oczywiście, bo ktoś może powiedzieć, że Alikia ma taką anielską urodę, bo ma rzeczywiście takie złote, piękne loki i duże, błękitne oczy, niebieskie jak greckie niebo. I ma faktycznie coś takiego anielskiego w tych swoich oczach i lokach. Ale to jest przede wszystkim taki dobry anioł, pogodny. Niesamowicie pogodny charakter. Bardzo fajnej, rozsądnej dziewczynki, ciekawej świata, otwartej, z takim po prostu kominem energetycznym, otwartym na poznawanie nowych rzeczy, bardzo otwarta na empatię, bardzo taka pomagająca wszystkim tym, których gdzieś spotyka, takich bardziej nieśmiałych, bardziej nieporadnych, którzy mają trochę mniej tej pozytywnej energii niż ona. Ona zawsze wyciąga takich przyjaciół z kącika. I ogromnie się cieszę, że to jest jedna z tych cech, którą odziedziczyła po mnie, bo ja zawsze taka byłam. Ja lubiłam sobie zawsze pogadać z koleżankami i kolegami, którzy byli tacy hej do przodu i byli zawsze grali pierwsze skrzypce towarzyskie w ekipie. Fajnie, ale jako takich prawdziwych przyjaciół, z którymi się przyjaźnię ponad 40 lat, to zawsze wyciągałam takie osoby troszkę gdzieś chowające się w drugim rzędzie, wyciszone, od których czułam, że mają ogromne serce i ogromną wartość jako ludzie, a nie mają tej umiejętności lub może tym bardziej potrzeby wychodzenia cały czas przed orkiestrę, brylowania w towarzystwie i promowania samych siebie. Ci z drugiego rzędu bardziej nieśmiali, częstokroć są dużo bardziej wartościowi i tacy naprawdę na całe życie. Więc ja zawsze też takich przyjaciół wyciągałam z kącika i dodawałam im wiary w życie. I to samo widzę, robi moja córka i jestem z niej bardzo dumna, że jest taka fajna, pozytywna. I w tym sensie jest naprawdę dobrym aniołem, bo jest takim dobrym duchem, zawsze uśmiechniętym. No nie wiem po kim po prostu, nie wiem. Nie wiem po kim, ona jest taka uśmiechnięta. Nasi znajomi mówią, że to jest dziecko genetycznie zadowolone.
Mi się bardzo podoba to określenie. To jest, mówią, wiecie co, wasza córka to jest dziecko genetycznie zadowolone. A chyba najfajniejszy komplement, jaki można usłyszeć. A ile waży przyjaźń w twoim otoczeniu, w twoim zawodzie? Chyba jak w każdym innym zawodzie, to jest zjawisko, jeśli jest takie trwałe, prawdziwe i na zabój, to jest zjawisko bardzo rzadko spotykane. Bo czasami się okazuje, to nie jest tylko w naszej branży, myślę, artystycznej, medialnej, w każdym chyba świecie zawodowym zdarzają się przyjaźnie, które wydają się przyjaźniami i mogą się okazać interesowne i człowiek się czuje zawiedziony, a są takie przyjaźnie, które skoczą za nami w ogień, a my skoczymy za nimi i warto takich przyjaciół mieć nawet garsteczkę albo choćby jednego takiego przyjaciela, przyjaciółkę, ale mieć takie osoby wokół siebie. A mnie tacy ludzie, a na pewno do grona tych przyjaciół takich na zabój należy mój mąż, bo my zawsze to sobie mówimy nawet sami między sobą na co dzień, że oprócz tego, że jesteśmy ludźmi, którzy tworzą rodzinę i się kochają i fascynują się sobą jako kobieta i mężczyzna i całe szczęście, że potrafimy być dla siebie przyjaciółmi. Potrafimy ze sobą gadać bez wstydu, bez tematów tabu, bez dzielenia naszych światopoglądów na męskie spojrzenie na świat i damskie spojrzenie na świat. Gdzieś to wszystko łapie się w środku jako po prostu dwoje fajnych, bardzo rozumiejących się i wspierających partnerów. I to jest, myślę, jedną z podstaw fajnego małżeństwa. Odpukać jesteśmy już prawie 15 lat małżeństwem i jeszcze się nigdy nie pożarliśmy o to. Może to jest nienormalne? Znaczy o to, o nic się nie pokłóciliśmy jeszcze nigdy. Może to nie jest normalne, ale my po prostu nie jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy konfliktowi. No nie mamy potrzeby podnoszenia głosu, irytowania się. Raczej wolimy obrócić coś w żart albo po prostu sobie spokojnie naszą różnicę poglądów przerozmawiać, niż ścinać się ze sobą, bo na pewno jeżeli jest się w stanie tego w rodzinie uniknąć i twoje dziecko może rosnąć w rodzinie, która się nie kłóci, to duże szczęście. No i właśnie, na pewno do takich przyjaciół należy mój mąż, ale tacy przyjaciele jak my z Marcinem i garstka tych najbliższych przyjaciół wokół nas, to są ludzie, którzy na pewno są dla nas obojga, tak samo mój mąż do tego podchodzi jak ja, takim bezpiecznym kloszem i enklawą życia w gronie ludzi, którzy są serdeczni, rozumiejący, pogodni, niezazdroszczący, którzy są przyjaciółmi, którzy ci szczerze powiedzą, jeżeli coś zrobisz źle i coś kombinujesz nie w tym kierunku, to prawdziwy przyjaciel powie ci to szczerze, nie będzie ci słodził, tylko powie ci, słuchaj, nie rób tak, no źle, głupio zrobiłeś, nie w tę stronę, nie możemy na to patrzeć, że tak się dzieje. Prawdziwy przyjaciel powinien umieć to powiedzieć, nie na forum innych ludzi, cztery oczy z tobą, ale powinien ci to umieć powiedzieć. I mnie niejednokrotnie ta enklawa fajnych ludzi wokół, takich naprawdę no, przyjaciół, za którymi pójdziemy na koniec świata, oni za nami i my to wiemy. To jest taki nasz bezpieczny parasol chroniący nas przed hejtem, przed jakimś takim zalewem no, rozmaitych samozwańczych krytyków, którzy zewsząd nadlatują z wszystkich możliwych portali, bo jest ich jak mrówków, wszyscy to wiemy. I człowiek nieustannie jest przez kogoś już nawet nie to, że oceniany, ale na tych rozmaitych tam kolorowych portalach jest po prostu tam no, utrupiany. Utrupiany, utruty, najgorszy, niezdolny, brzydki, stary, głupi, śmierdzący i złodziej. Wszystko, co można wymyślić. Więc tego się po prostu nie czyta. Tego się nie czyta, tego się nie ogląda, bo to nie są ludzie, na których opinii ma nam zależeć. No i wróćmy teraz do Karmy. I do postaci Flądry. Ona się urodziła z potrzeby serca. Co ją na świat sprowadziło? Kompletnie przypadkowo. Na moich mediach społecznościowych, czyli na moim profilu Instagram i Facebooku, funkcjonuje od jakiegoś czasu taka fikcyjna postać, która nieoczekiwanie dla mnie zaczęła żyć swoim własnym życiem. Takiej panci przerobionej aplikacją graficzną.
takiej panci plotkarki, którą ja sobie nazwałam Stara Flądra. I troszkę zmienia głos na głos takiej właśnie plotkującej ciotki Klotki. I dla żartu jakiś taki filmik nagrałam właśnie z tym przetworzeniem, z tym filtrem, ja to nazwałam filtr Starej Flądry. Dla żartu ten filmik raz wstawiłam na Instagram na zasadzie, że znalazłam taką śmieszną aplikację i że przecież no są takie różne pancie, spotykamy takie różne paniusie w życiu, które starają się komentować wszystko i na każdy temat się wypowiedzieć, chociaż wiedzą, że gdzieś dzwonią, ale nie do końca wiedzą gdzie. I zawsze coś nie do końca zrozumie, ale się wypowiada. I na tym właśnie polegają kolejne odcinki Starej Flądry, ponieważ jak się okazało, internauci, którzy subskrybują moje media społecznościowe, bardzo polubili te pancie. I to miłe, bo mnie to też daje takie pozytywne odium od Państwa i tę radość, że mamy ogromnie duże poczucie humoru w społeczeństwie. Że nawet jeśli przy realizacji tych filmików ja czasami używam jakichś wyrazów powszechnie uznanych za niecenzuralne, to oczywiście w tej postaci i w tej kreacji jest, no jest jakby scenariuszem i cytatem. Państwo się o te grubsze słowa nie oburzają, o te świntuszne treści się też nie oburzają, tylko potrafią się bardzo z tego pośmiać, bardzo zabawnie to skomentować i pociągnąć temat dalej. I ja mam sama taki ubaw, nieraz czytając komentarze od internautów pod kolejnym filmikiem Starej Flądry, że myślę, że warto nadal dawać jej życie i tworzyć kolejne odcinki. Także jeśli Państwo mają jakąś inspirację, tak jest, niech żyje proszę Stara mi Flądra. Przysłać. Proszę mi przysłać. Ty też jak coś usłyszysz, coś masz, to podsyłaj. Tak, to podkarmię Flądrę. Słuchaj, Kasiu, wygląda z tej naszej rozmowy na to, że bardzo Cię lubimy, że ci, którzy siedzą po drugiej stronie, darzą Cię sympatią. I teraz pytanie bomba. A czy Ty lubisz siebie? Bardzo. Może to głupie, że odpowiadam tak od razu. Wiesz co, bardzo, bo ja się z siebie potrafię śmiać. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z mnóstwa wad, które mam, bo każdy człowiek je ma. Niektórych swoich wad w sobie nie znoszę, jak na przykład spóźnialstwa, z którym walczę całe życie. Czasami udaje mi się je redukować, czasami udaje mi się cudem być zupełnie punktualną i wtedy jestem tak dumna, że wreszcie mi się udało. Natomiast częstokroć moja organizacja czasu, umiejętna organizacja czasu pozostawia nieco do życzenia i wydaje mi się, że jak ja mam tyle godzin w ciągu dnia, odtąd dotąd mam pracę, tu mam potem jakiś czas i tam, dopiero tam mam pracę. To mnie się wydaje, że ja w tej dziurze czasowej zdążę i przyjechać i rodzinę nakarmić i pobyć i jeszcze to załatwić i tu oddzwonić i tam. Potem się tego czasu robi za mało i oczywiście wszędzie wyjeżdżam spóźniona, wpadam spóźniona. Nie zawsze, ale niestety bardzo często. To jest moja obrzydliwa wada. Staram się z nią walczyć, czasem mi się udaje, czasem nie. Jestem śpiochem. Strasznie nie lubię pracować wcześnie rano, uwielbiam pracować do późnej nocy, a rano jestem po prostu jak ławica makreli i trudno ze mną bardziej wysublimowany dialog intelektualny nawiązać. Natomiast często w mojej pracy muszę pracować bardzo wcześnie rano. A jakby Cię Twoja córka spytała, poprosiła, mamo, wymień jedną cechę swoją, z której jesteś najbardziej dumna, to co byś powiedziała? Pogoda ducha. Myślę, że pogoda ducha i uczuciowość to jest to, co jest dla mnie samej cenne i czego staram się dawać najwięcej od siebie innym dookoła. I cieszę się, jeśli czasami czy moja rodzina, czy moi przyjaciele określają to w ten sposób, że ja mam często taką niekończącą się baterię, jak już wszystkim innym zabraknie energii życiowej, to ja nie wiadomo skąd ją wezmę, ale jeszcze ją wygeneruje, żeby rozdawać ją dookoła. I rzeczywiście taką korbę w tyłku całe życie mam i lubię się tą korbą pozytywnie dzielić. I to jest chyba ta strona mojego charakteru, którą lubię i która, wiesz, umiejętność puentowania wielu rzeczy z uśmiechem, podchodzenia z pokorą i poczuciem humoru do wielu sytuacji wyratowała już mnie z tylu niefajnych sytuacji w życiu, no nawet takich
jak teraz, kiedy kończy się moja ukochana praca, mogłabym siedzieć, biadolić, szukać nie wiadomo jakich powodów, dlaczego tak się stało, ale trzeba się uśmiechnąć, pośmiać się samemu z siebie troszkę też. I to nas naprawdę ratuje, ratuje często w życiu i dużo dobrego daje innym, którzy z nami przebywają i pracują. Ale oczywiście zdaję sobie też sprawę z różnych swoich negatywów i złych stron, staram się nad nimi pracować. Z niektórymi wiem, że mogę walczyć zawsze, z niektórymi już chyba przestałam walczyć. No każdy jest, myślę, jest ciekawy dzięki temu, że ma i swoje zady, i swoje walety, prawda? Walety, tak. Ja też bardzo lubię zady i walety. Kasiu, wiesz co, bardzo było ciepło z Tobą spędzić ten czas, bo myślę, że taka puenta tego naszego spotkania jest właśnie o tym, że musimy nauczyć się odpuszczać i poczucie humoru i dystans do siebie to jest chyba taki pierwszy malusieńki kroczek do zrozumienia, że odpuszczanie jest nam w życiu bardzo potrzebne do zdrowego życia. I na pewno, te Twoje dzisiejsze opowieści są o miłości, o odpuszczaniu, o zrozumieniu, o przyjaźni, o talencie, o pracy, o poświęceniu i z tego robi nam się taki zbiór codziennego, szczerego, prawdziwego życia. Cieszę się, że miałyśmy okazję pogadać. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że teraz i wierzę, że te projekty, które mają być Twoje, i tak Twoje będą i że Twój talent będzie nas jeszcze cieszył, rozśmieszał, bawił do łez. Wiesz, Tego sobie życzymy. Ja w swojej jeszcze tak też zamykając to, żeby też nie było jakoś tak zbyt przesłodzenie, chociaż ja optymizm cenię najwyżej w życiu. Ale ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że ja mam już po 50, że wcale nie jest tak łatwo o nowe propozycje pracy dla osób, które już mają pewien wiek. Oczywiście chętniej się bierze pięknych, młodych i szczupłych do tej pracy. I takie jest życie, więc nie nastawiam się teraz na zbyt wiele, żeby już nie wiadomo, jakie propozycje pracy będą na mnie spadać, bo muszę się liczyć z tym, że może po prostu dla wielu już osoby w moim wieku nie są potrzebne do pracy. Aczkolwiek myślę, że trzeba być kreatywnym, trzeba też szanować siebie samych i swoje umiejętności zawodowe, umieć szanować siebie samego, to co się robi dobrze, nie tracić wiary we własną wartość i starać się tę pracę jeszcze w jakiś sposób znaleźć, szukać, promować. Ja na pewno pozostanę z taką nadzieją, czego życzę też i Tobie i życzę wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Życzę Wam, żeby w każdej Waszej dziedzinie życiowej, zawodowej, żebyśmy wszyscy byli mimo wszystko jeszcze przez długie lata doceniani i oceniani po naszej prawdziwej wartości zawodowej, po naszych umiejętnościach, po naszym doświadczeniu, po naszej energii i pracowitości, jaką w to wkładamy, a niekoniecznie tylko po takiej taniej klikalności, popularności, bo sama często się z tym zderzam, że w dzisiejszych czasach o zatrudnieniu, przynajmniej w naszej branży, decyduje klikalność, że ktoś jest bardzo popularny na social mediach, a niekoniecznie ma jakiekolwiek doświadczenie zawodowe. I to troszkę może być dla nas deprymujące, że świat troszkę w tę stronę zmierza, że oceniamy ludzi po sławności i klikalności, która niekoniecznie zawsze jest poparta prawdziwym doświadczeniem i talentem i umiejętnościami zawodowymi. Życzę Wam, żeby jednak nasze umiejętności zawodowe, nasza klasa jako ludzi, doświadczenie były w życiu doceniane i stawiane na pierwszym miejscu przed taką pustą klikalnością. Niech to będzie klikalność taka wartościowa. Także teraz klikajcie po tej rozmowie dużo do Magdy i do mnie, bo my jesteśmy fajne i pozytywne. I nie puste w środku. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Kasia. Wszystkiego dobrego. Pa. Mam nadzieję, że choć przez chwilę poczuliście radość w sercu i ulgę i ten optymizm Kasi się Wam udzielił. W każdym razie, oczywiście piszcie swoje komentarze, ja czekam na Wasze subskrypcje i na łapki w górę. Dziękuję jak zawsze za nasze dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.